W dalszym ciągu mamy miesiąc luty, ale po pogodzie, która jest, wygląda, że już idzie dużymi krokami wiosna. Z mrozów tutaj na Dolnym Śląsku, w okolicy Chojnowa, dokładnie w miejscowości Jerzmanowice, gościmy u kolegi Leszka Blecharza. Kolega Leszek Blecharz lutuje w oddziale Chojnów, tym samym, gdzie mieliśmy już film nakręcony u kolegi Zbyszka Kociuby. Oddział liczy około 120 hodowców, a jest, należy do okręgu Legnica, gdzie cały okrąg liczy ponad 500 hodowców. Tutaj właśnie dzisiaj gościmy u kolegi Leszka Blecharza i kolega Leszek Blecharz nam pokaże tutaj, co słychać u niego w hodowli. Nadmienię, że teraz akurat to, co widzimy na pierwszym planie, na drugim, przepraszam, bo na pierwszym widzimy kolegę, na drugim planie to jest gołębnik, gdzie kolega Leszek ma gołębie młode i tutaj taką ciekawostką jest taka woliera, która jest tylko montowana na okres zimy. I to więcej o tych gołębiach i o tym, co tutaj jest, powie nam właśnie kolega Leszek. Podejdziemy teraz i kolega Leszek nam tutaj przedstawi, co ma tutaj do nam do pokazania. Proszę bardzo. W pierwszym gołębniku mamy teraz rozdzielone już same samczyki. Są to wszystkie gołębie roczne, a w drugim są samiczki. Jest to podzielona wojlera na dwie grupy. Tak, tu widzimy właśnie. Jest 48 cel. I to tylko na okres zimy, tak jak mówiliśmy, jest zakładane, tak? Na okres zimy, później jest to ściągane, gołębie później są lotowane treningowo tylko. Z zeszłego roku leciałem stąd samiczkami rocznymi, bardzo dobrze fruwały, nawet mają po 12 konkursów, ale tego roku uważam, że to jest coś takiego, jak sobie sam zaniżam wynik i rezygnuję z drugiej drużyny, będę leciał tylko jedną drużyną, bo jednak jak dwie drużyny czołowe lecą, to wybijają sobie punkty. A właśnie chcieliśmy jeszcze nadmienić, że kolega Leszek tutaj właśnie zdobywał wielokrotnie tytuły mistrza oddziału i zarówno też był, liczył się w klasyfikacji punktowej i w okręgu, i w klasyfikacji ogólnopolskiej. O, tutaj mamy właśnie te gołębie. To jeszcze powiemy, że dużo gołębi, które tutaj są w hodowli kolegi Leszka, tu coś zobaczymy, nam kolega pokaże w rozpłodzie, pochodzi też od gołębi z Danii. To są gołębie od Johna Engela. Jako ciekawostkę też podamy, że już 3 razy z rzędu, w tym roku były to trzeci raz, była organizowana właśnie tutaj przez kolegę Leszka Blecharza aukcja tych gołębi. A co jest ciekawe, gołębie z hodowli Johna Engela, są to gołębie oparte na rasie w większości, prawda, Kopmana, tak? Tak. I to są gołębie, które zdobywały z tej hodowli właśnie Johna Engela w $1 million race w RPA. Jeden gołąb w 2005 albo bodajże 2006 roku zdobył nagrodę w wysokości $250,000. I jak się okazało później, Gerard Kopman, kiedy gołąb ten został sprzedany, przyjechał do Johna Engela i z tej pary, bo ciągle kolega Engel ma tą parę u siebie, nabył gołębie, 3 młode z tej pary. I później w kolejnych latach różne nabywa. A w tym roku jeszcze warto podać, że w tym roku 16 miejsce Johna Engela gołąb zdobył też na... Po Johna Engela gołębiach zdobył, jak się nazywa, w RPA. Ale wcześniej też zdobywały te gołębie już także... sprzedane za $29,000. Tak, o tak widzimy właśnie, kolega podpowiedział. Także tutaj w tej hodowli między innymi są też te gołębie od Johna Engela, czyli to są gołębie rasy, można powiedzieć, Kopman. Ale też ma kolega gołębie od Gumari Leisena, tak? To są Prange. Gołębie od Gumi Leisena i ja te gołębie sprowadziłem od Jurgena z Osnabriku. Tego roku jest bardzo dużo, bo jest ich 24 sztuki. Zobaczymy za chwilę. Są to oryginalne Leiseny i jak i od Owekerka z Owekerka, tak. I możemy powiedzieć, że gołębie z tymi rodowodami, zdjęcia ich możemy na stronie internetowej kolegi Leszka. Zobaczy kolega Leszek, może nam powie ten adres strony. Moja strona to www.gołębieblecharz.pl. Tak, i tak samo możemy na tą stronę wejść poprzez nasze gołębie w dziale Gołębie w hodowli. Odszukamy nazwisko kolegi Leszka Blecharza i tam po prostu po kliknięciu nam się to otworzy. No, teraz wejdziemy właśnie może do gołębników i pokażemy, jak wyglądają i jak gołębie też z bliska. O, właśnie tutaj jesteśmy w gołębnikach zlokalizowanych nad garażem u kolegi Leszka. Ta woliera, którą widzieliśmy na początku, to jest właśnie dołączona do tych gołębników, tutaj do wlotów. Tutaj widzimy, tak jak kolega wspomniał, ma dwa takie boksy z gołębiami. Tu widzimy, w jaki sposób są one tutaj w środku wyposażone. Mamy tutaj cele. Tu widzimy, jak one są. O, proszę, jedne otworzymy. Tak wygląda w środku. Tu jest przygotowane wszystko. Każda cela, jak widzimy, przed parowaniem, każda cela jest, ma tabliczkę, czy taką, czy też taką. I tutaj na tej tabliczce jest wypisane pary, jakie tu będą. Widzimy też ruszt. Ruszt jest metalowy, umieszczony około 15 do 20 cm nad posadzką. I tu mamy drugie pomieszczenie. Kolega, o, łapie gołębia jakiegoś. O, właśnie, co to za gołąb jest? To
To jest akurat gołąb od kolegi Jurgena. Ja tu przymknę, żeby nie uciekły. Nie uciekną. A, dobra. To jest akurat gołąb od Jurgena Beczera. To są nowe nabytki twoje, tak? Nowe nabytki. Tak, to widzimy. To jest gołąb z gołębi Owekerka. To co kolega wspomniał. No. Ale tu są młode przede wszystkim, to są tak? Tak, ten gołąb też jest z 2011 roku. On sprowadzony, tu są same gołębie roczne. Tu widzimy, jak te gołąbki siedzą na wolierzce. O, tu widzimy, ładnie wygląda wszystko. Co tu jeszcze masz za gołąbki? Mam tu też kilka, 10 gołębi kupionych nowych od Reimera. Manfreda Reimera. Te gołębie znamy, one mają numer oddziału DV044-64, niemieckiego oddziału tego RV. Nie, bo teraz ma 1424. O, tu mamy, aha, teraz nowe, tak, bo to młode. Wcześniej miał taki inny numer, teraz ma taki. Tu widzimy te gołębie, są tutaj tak samo. Tu suchutko jest w gołębniku, świeże powietrze. I tak gołąbki sobie tutaj siedzą. Teraz przejdziemy może do innych gołębników, tak? To był gołębnik przygotowany dla wdów. To był właśnie, tu jesteśmy w gołębniku przygotowanym dla wdów. I tak jak kolega wspomniał, tu są samiczki, tam gdzie byliśmy były samce. Były to są właśnie ocele takie. Malutkie siodełka. No, przeganiałem, jeśli trzeba było, to przeganiałem, jeśli był ten, to przeganiałem do otwierania wiczki. Przeganiałem do samców. Samce, tu widzimy. Tu też różnie widzimy, o, siedzą na wolierce. Tu akurat wylotu nie było, tylko było. Także, tak gołąbki sobie tutaj siedzą. Wygodnie, o, widzimy je. No, co najciekawsze, to ja w sezonie zimowym, kiedy nie mam czasu, bo to i dużo gołębi, to zawsze mam taki karmnik belgijski, zasypuję 25 kilo. I po prostu same karmią. Po prostu same się karmią, tak. Tylko nie ma potrzeby im. Nie trzeba co bezpośrednio donosić karmę. Wodę tylko się dostarcza. Tak, widzimy też podobnie jak w poprzednim gołębniku, jest też na ruszcie wszystko. Także łatwiej zachować porządek i czystość. Jest tu miejsca na 60, podgrzewamy. Na 60 gołębi. Dobrze, to teraz przejdziemy do kolejnych gołębników, tak? To rozpłodowych? Na zielotka w tej chwili są samice do rozpłodowe. Widzimy, są tylko takie siodełka zwykłe. I tutaj mamy gołąbki, które przebywają. Nie parujesz jeszcze? No już w tym tygodniu. W tym tygodniu, tak, tu widzimy. Tu wolierki nie ma, mają tylko otwarte okno z siatką. I tutaj się mieszczą. Ale to nie jest jedyny gołębnik rozpłodowy, który masz. Masz jeszcze drugi, tak? To jest gołębnik nie rozpłodowy, tylko to jest izolatka. Aha, izolatka. A ile masz takich gołębi wszystkich razem, gdzie w hodowli? No mam 50 par rozpłodowych. Tak, a plus młode wszystkich gołębi razem ile to jest? 300 sztuk. 300 sztuk, o. Tak widzimy. Tu jest, to może pokażemy. No, nabytek. To jest siostra buletów. Tak, bulet, tego od Johna Engela. To jest tegoroczna, no, była na aukcji, nie została sprzedana i dostałem w prezencie. Tak, widzimy. O, to jest właśnie z hodowli Johna Engela. Z gołębiami Johna Engela też możemy się u nas na stronie zapoznać. Tam proszę wejść do działu hodowle gołębi. Tam jest kilku hodowców z Danii, między innymi właśnie John Engel i tam jeszcze Torben Mortensen się nazywa pan jeden i jeszcze kilku hodowców innych. Możemy się zapoznać z tymi gołębiami. W Danii hodowców jest mniej jak w Polsce zdecydowanie, ale oni po prostu troszeczkę inaczej podchodzą do tego sportu, chyba nawet nie są członkami FCI, tamtejszy związek, i po prostu latają sobie bardzo dużo za przyjemności i uczestniczą też licznie w zawodach takich ze wspólnych gołębników i takich prestiżowych imprezach jak właśnie One Million Dollar Race. Widzimy skrzydełko tego gołąbka. To jest właśnie gołąb pochodzący z tej samej pary, co te gołębie bulet, które wygrywają, bulet, co wygrywają tam właśnie w RPA. Może pokażę Ci jednego. Co to jest? Teraz to jest samica od zmarłego już w świętej pamięci Lauschwitza. Był to starszy pan, który ciężko chorował, już zmarł, nie żyje. Hodowca niemiecki. I to jest gołąb, który brat tej samiczki, Zbyszka Kociuby, zresztą będzie na zdjęciu, bardzo dobrze zgrywał. I to jest bezpośredni brat tej samicy. O, też tak skrzydełko wygląda. Dobrze. Dziękujemy na razie, wtedy przejdziemy może dalej. Teraz znajdujemy się w gołębniku z wdowcami, tak? Tak, jest lotowy gołąbnik, kolegi Leszka. Lotowy, podstawowa drużyna. Jest tu 48 cel.
znajduje się. Przedzieliłem specjalnie na pół, bo te cele. Było ciężko łapać gołębie pudliwe. Tak wygląda, tutaj jest, tak jak kolega miał, przedzielone jest ścianka i tutaj w drugiej części się znajdują kolejne cele i kolejne gołąbki. Tutaj widzimy, lot jest wspólny taki. O, razem jest 48 cel, tak? 48 cel, 48 gołębi siedzą gotowe do lotu. Podobnie wszystko jak w poprzednich gołębnikach na ruszcie metalowym. Też widzimy ten karmik taki zasypowy. Ale karmik zasypowy to jest tylko na zimę. Teraz tylko już zimę. Nie ma w karmiku nic, już teraz przechodzę na karmienie. Już w tym tygodniu będziesz parował już, tak? W tygodniu będę, wdowce jeszcze nie, ale rozpudować będę parował. Teraz może pokażę tutaj najlepszego gołębia. Jeszcze w międzyczasie cele, jak kolega złapie, pokażemy jak wygląda. To jest tak sama konstrukcja jak tamtych? Tak samo. O, tu widzimy. Miska jest drewniana, taka drążona, tak? Proszę, tu zobaczymy. Nie gipsowa, drewniana. O. I tak jak widzę, chyba w większości używasz, tak? Tak. Dobrze. Dobrze, to jakiego gołąbka chcesz mi pokazać? Właśnie patrzę się, gdzie on tutaj jest, bo schował się duże gołębi. Gołębia o numerze 281. A co to za gołąb jest? No, a może wcześniej jeszcze coś mi podało. To jest gołąb. Oryginalny gołębia od Eierkampa i Alvina Petri. W zeszłym roku jako nielotowany jako rocznym, nielotowany jako młodym, jako dwulatek wylatał 6 kofitin w maratonie. Tak skrzydełko jego wygląda. Tu widzimy właśnie. No. Dobra, może się pokażę gołębka. On może 281. To jest jaki gołąb niebieski? Zakrapiany gołąbek. A z którego roku on jest? Nie, to jest 3-letni gołąb. 4-letni teraz już gołąb. No nie. Tutaj tak stanie. To jest gołąb. O tak właśnie, no. Słońce. To jest gołąb 396-08. Jako roczny był lotowany. Zrobił 6 konkursów na 6 wkładań. To z jakich gołębi to jest? To jest gołębi od właśnie świętej pamięci Lauschwitza i gołąb od zdani od Mortensena z Gronda Larsa. Tak, wiem, pamiętam, byliśmy wtedy razem wspólnie i też tego gołębia od Mortensena to na stronie internetowej również można zobaczyć w dziale gołębie w hodowli. W 2010 roku ten gołąb był drugim gołębiem oddziału. W 2011 był pierwszym gołębiem oddziału. W 2010 roku bardzo dobrze fruwał, no nie pamiętam teraz, ale miał 15 w B, 17 chyba w A i bardzo dobrze w C. A Torben Mortensen chcieliśmy tylko nadmienić, to jest też jeden z czołowych duńskich hodowców. Zdaje się, że był chyba mistrzem nawet kiedyś. Był kiedyś bardzo dobrym hodowcą, teraz już trochę już mniej. Młodzi wyparli go. On bazował szczególnie na gołębiach Gronda Larsa, krzyżował to między sobą, tam nie było innych gołębi. Także jego ojciec to jest 100% Gronda Lars. A matka? Matka tego jest od kolegi Lauschwitza, tak? Także właśnie kolega wspomniał. Te gołębie, mówię jeszcze raz, na stronie internetowej są z rodowodami, tam jest dużo gołębi kolegi Leszka wystawionych. Można sobie poglądać. No dobrze, teraz jak się odzywa, byśmy chyba na tym dzisiaj skończyli. Następnym razem, kiedy będziemy, to będzie może sezon lotowy, będziemy zobaczyć. Zobaczymy, jak tutaj wszystko wygląda w hodowli. Nim pożegnamy kolegę Leszka, jeszcze jednego gołębia Państwu pokażemy. Zobaczcie, koledzy, tak wygląda gołąb, to jest właśnie wywodzący się z gołębi po bulecie. O właśnie, tu widzimy niebieski gołąb. O, to jest gołąb w 100% z tego Kopmanów od tego John Engela, tak? John Engela, tak. Tak. O, proszę bardzo. Sprawdzimy tego roku, jak te gołębi sprawują. No jeszcze nie lotowałem tymi gołębiami, teraz dopiero zobaczymy. Dziękujemy. Nim definitywnie się pożegnamy tutaj już z kolegą Leszkiem, jeszcze pokażemy jeden z gołębników, który ma. Jest to gołębnik, w którym kiedyś były organizowane loty wspólnego gołębnika, prawda? Tak, tutaj to były lata chyba 2003, to było 2-3, tak? No, a teraz w tych gołębnikach to są, jak się nazywa, gołąbki rozpłodowe i co tam jeszcze? Druga część to jest na gołębie młode. Tak, na gołębie młode. A teraz jeszcze tak jako ciekawostkę chcieliśmy by wspomnieć, że tutaj właśnie w oddziale hojnów są takie organizowane
badania zbiorcze dla hodowców gołębi. Po prostu przyjeżdża z zagranicy niemiecki lekarz weterynarii, tak? Może powie więcej o nim. Robi to zawsze przed lotami starymi, jak i przed młodymi. Tak, jak to wygląda? Może to na filmie pokażemy jeszcze, ale tak kolega może jeszcze opowie nam, jak to jest dokładnie. Każdy hodowca przynosi po 3 gołębie i kał. I są robione wszystkie i wymazy, i badania kału, badania zwola. I ogólny stan gołębia, upierzenie, to wszystko. Jest to też tak organizowane, że tutaj po prostu oddział dysponuje niejako, ma wynajętą salę, tam jest w miarę ciepło, tam hodowcy przynoszą po 3-4 gołąbki, tak? Po 3 gołąbki i kał. Po 3 gołębie, kał i są na miejscu przeprowadzone badania, tak? Tak, na miejscu są badania przeprowadzone, plan lotów dostarczamy, weterynaria opracowuje nam na cały sezon lotowy swoje środki, tak. Stosujemy. W tym roku ile tutaj było przebadanych, tak, hodowców wzięło udział w tym? Mniej więcej 40. Tak. I takie badanie to 2-3 dni trwało, tak? 3 dni takie. 3 dni. Także widzimy tutaj oddział sobie tak to organizuje i to sprawdza się wam to, bo to któryś raz z rzędu już to robiliście, tak? Hodowcy nie tylko z Chojnowa, a i z okolic przyjeżdżają do nas, nawet z daleka. A z ile lat już to robicie, tak organizujecie? To robimy 4 rok. 4 rok, także widać, tu się. To kosztowne to jest badanie? To badanie kosztuje takie 150 zł. Tak, od jednego. Także widzimy, oddział to w ten sposób rozwiązał. Ale teraz może przejdziemy już do tych gołębników. Tutaj kolega nam jeszcze pokaże, co tam się znajduje w środku. Nadmienię, że tutaj imprezy były bardzo udane wtedy, kiedy były robione gołębniki wspólne. O, tu widzimy. O, tak, mamy. To są te gołąbki rozpłodowe, tak? To są rozpłodowe i samice, które będą wdowami. Tak, tu widzimy cele, jak są skonstruowane. Z drugiej strony jest bojlera. Tak wygląda. O, tu widzimy. Niestety sobie woliery nie mają przed wlotach. Ale tutaj nie mają. Te. Z tyłu. Aha, z tyłu jest. Aha. Tutaj zobaczymy wyjście. Jest. O, tu widzimy. O, mogą sobie tam przejść. To jest z drugiej strony. Też są gołąbki. O. Z drugiej strony te 4 gołąbki są akurat sprowadzone teraz. Tak, mam taką kwarantannę przechodzą. Widzimy, są po badaniach. A tam dalej są samce? A to są samczyki, które będą przepędzone na drugi grę. Tutaj też jest wyjście na wolierę? Nie. A te gołąbki, te młode, to są które? Jakie to są? To są z pochodzenia Air Camp Alvin Petre. Aha, to są te gołąbki, których jeszcze nie robiliśmy zdjęć, ale więcej o nich możecie zobaczyć Państwo na stronie tutaj kolegi Leszka. Jeden z nich gołębi jest właśnie na zdjęciu też tam zrobione. Tak, tu widzimy, jak wygląda, tutaj nie ma rusztu, jest to plita podłoga. Widzę mi też tutaj na zimę karmik zasypowy, żeby sobie ułatwić podgrzewacz pod pojnikiem. No akurat tutaj dla gołębi rozpłodowych to jest na okrągło 2, takie na 50 gołębi, to jest 2 pojemniki takie. I wystarczają. I są na cały rok dostają. No to nic. Dziękujemy na razie i teraz już się chyba definitywnie pożegnamy i jedziemy dalej.